Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Chwila trwała trochę dłużej niż powinna, ale Tomasz Duklanowski jest z nami w połączeniu telefonicznym. Witam Cię, Tomku, bardzo serdecznie. Tomasz Duklanowski, tak jak Państwu mówiłam, redaktor naczelny Radia Szczecin, współpracownik tygodnika Gazeta Polska. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam serdecznie również. Tomku, Ty cały czas pilotujesz sprawę, no właśnie, już tak naprawdę nie tylko marszałka Senatu profesora Tomasza Grodzkiego, ale już tak naprawdę no, i kilku jego współpracowników właśnie ze szpitala Szczecin-Zdunowo, bo ta sprawa, która miała na początku, wydawało się przynajmniej tak, że będzie dotyczyła tylko jakichś zdarzeń, zarzutów korupcyjnych kierowanych pod adresem marszałka Senatu, ona zatacza coraz szersze kręgi. Wiemy o jednym byłym współpracowniku pana marszałka Grodzkiego, który ma, zdaje się, poprawnie ponad 160 zarzutów, w tym zarzut między innymi korupcji, prania brudnych pieniędzy, a w tle w tym wszystkim, a może nawet nie w tle, a w centrum, fundacja, której fundatorem jest marszałek Tomasz Grodzki. Powiedz proszę, jak ta sytuacja wygląda na dziś? Jakie masz informacje na temat tego śledztwa? Rzeczywiście jest to kilku współpracowników, którzy mają postawione zarzuty. Tak jak wspomniałaś, ten pierwszy lekarz, który został zatrzymany, ma zarzut oszustwa, prania brudnych pieniędzy i przyjmowania korzyści majątkowych od 166 osób. Natomiast w tej chwili pojawiły się kolejne zatrzymania, o których już mówiliśmy, i te osoby, czyli prezesi Fundacji Pomocy Transplantologii, która została założona przez profesora Grodzkiego, mają zarzuty nie tylko oszustw, nie tylko przyjmowania korzyści majątkowych, ale też udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. I to są wszystko ludzie, którzy są związani z Tomaszem Grodzkim. Te dwie ostatnie osoby, które zostały zatrzymane, ci dwaj lekarze, są to były i obecny prezes Fundacji Pomocy Transplantologii. I tak jak powiedziałem, znaczy tak, tu trzeba o tym mówić, że są to ludzie, którzy mają zarzuty w związku ze śledztwem, które jest prowadzone przeciwko Tomaszowi Grodzkiemu. I gdyby nie ta sprawa z Tomaszem Grodzkim, te osoby nie usłyszałyby zarzutów, dlatego że śledczy, badając najpierw przeszłość korupcyjną pana Grodzkiego, zainteresowali się fundacją, bo przecież pan Grodzki, mówiąc, że bierze pieniądze od pacjentów, mówił, że wpłaca jedną fundację, i po tym jak funkcjonariusze CBA weszli do tej fundacji, zabezpieczyli dokumenty, okazało się, że udział osób, która była zaangażowana w ten proceder korupcyjny, jest większa, no i stąd te nowe zarzuty. No właśnie, ale Tomku, powiedz mi, jak ty odczytujesz ten zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej? No bo to jest zarzut no, bardzo, bardzo poważny. To chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać. No, jeżeli była zorganizowana grupa przestępcza, która wykorzystywała fundację założoną przez dzisiejszego marszałka Senatu, no to trudno sobie wyobrazić, że przez te całe lata, bo przecież mówimy o nie jakimś jednorazowym incydencie, tylko mówimy o procederze, który trwał. Ponad 160 zarzutów, tylko jeden z lekarzy. To świadczy. Powiedz mi w takim razie, jak to jest? Znaczy, wyobrażasz sobie, że pan marszałek Tomasz Grodzki, no, będąc fundatorem tej fundacji, nie zdawałby sobie sprawy, co się dzieje, do czego ona jest wykorzystywana? Znaczy, mi w to, szczerze powiedziawszy, trudno uwierzyć, dlatego że ta fundacja działała przy szpitalu, którym już kierował Tomasz Grodzki. On sam mówił, że i to przyznał, że pieniądze również brał na tą fundację. I to jest sprawa, która no jest aż trudno w to uwierzyć, dlatego że zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jest bardzo mocny. My go słyszymy zawsze w kontekście jakichś gangsterów, którzy zajmują się albo praniem brudnych pieniędzy, albo wyłudzaniem VAT, czy w ogóle taką typową gangsterką. Tutaj ten zarzut usłyszeli lekarze. No także myślę, że te ostatnie fakty, o których się dowiadujemy, stawiają w jak najgorszym świetle Tomasza Grodzkiego, i stąd to on tym bardziej będzie starał się robić wszystko, żeby uniknąć sali rozpraw, i będzie się uchylał wciąż za immunitetem.
A właśnie, a uchyla się dni 466. Ja właśnie spojrzałam na licznik marszałka Grodzkiego, który prowadzi portal niezależna.pl. 466 dni marszałek Grodzki chowa się za immunitetem. Bardzo dziękuję. Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, współpracownik tygodnika Gazeta Polska. To właśnie ten dziennikarz, szanowni państwo, ujawnia informacje dotyczące przeszłości marszałka Tomasza Grodzkiego, ale również, jak się okazuje, jego pracowników, którzy już mają zarzuty udziału, między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Szanowni państwo, my za moment wracamy. Proszę z nami pozostać. Do zobaczenia.